22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi odbyła się czwarta edycja ekologicznego festiwalu online EcoFeston. To unikatowe wydarzenie w tym roku zrealizowano pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Czwarta edycja EcoFestonu okazała się rekordowa, ponieważ niemal 150 tysięcy ekologicznych entuzjastów zdecydowało się wziąć udział w festiwalu, aby uczyć się i czerpać inspirację. EcoFeston to nie tylko festiwal, to spotkanie wspólnoty działającej na rzecz ochrony środowiska. Bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania, każdy mógł uczestniczyć w tym ekologicznym święcie. Wystarczyło wejść na stronę festiwalu i włączyć transmisję. Dla najmłodszych uczestników przygotowano specjalne bloki tematyczne, w ramach których nauka łączyła się z zabawą. Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 mogli zanurzyć się w fascynującym świecie ekologii dzięki warsztatom, prelekcjom i konkursom, które nie tylko uczyły, ale zapewniały też rozrywkę. Młodzież i dorośli mieli okazję zgłębić tematykę ekologii dzięki bogatej ofercie programowej. Ekoturystyka, elektromobilność, zero waste to tylko niektóre z zagadnień, które poruszono w trakcie tegorocznego EcoFestonu. Ale to nie wszystko. Oprócz edukacji, festiwal inspiruje do działań na rzecz ochrony środowiska. Dzięki wsparciu partnerów i patronów, wydarzenie nie tylko rośnie w siłę, ale także przekłada się na korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Udział w EcoFestonie to szansa nie tylko na promocję marki czy produktów, ale także na zaangażowanie się w inicjatywy ekologiczne, co buduje silne więzi z klientami i społecznością. Dzięki temu EcoFeston to nie tylko festiwal, to prawdziwe święto ekologii i manifestacja wspólnoty działającej na rzecz naszej planety. Dlatego dołączcie do nas już podczas kolejnej edycji i razem twórzmy lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłość.